Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na recenzję takiej właśnie obudowy od marki Bitfenix. Jest to nowa mesh w wersji TG, czyli Tempered Glass. Jest to odświeżona, usprawniona edycja znanej obudowy Bitfenix Nova, która była dość popularnym modelem tego producenta. Mamy tutaj obudowę, która występuje tak w wersji kolorystycznej czarnej, jak i białej. Ja tutaj do testów zamówiłem sobie białą, bo uwielbiam po prostu białe obudowy. I tu w zestawie mamy już 4 wentylatory ARGB, które jak wyglądają w praktyce widzicie w tej chwili. Ja na potrzeby testów dołożyłem jeszcze 2 wentylatory na górę oraz pasek LED-owy. Linki do tych akcesoriów jakby co macie też w opisie filmu. Jakbyście chcieli swoją obudowę w jakiś sposób upiększyć, stuningować, no to się nie krępujcie. Tuning oczywiście do tanich zadań nie należy, natomiast za chwilkę pokażę Wam dokładnie, jak ta obudowa wygląda, jakie są jej mocne, jak i słabe strony. Tak więc zapraszam Was do oglądania, zaczynamy. No i przed nami obudowa Bitfenix Nova Mesh TG. Jak nazwa Mesh nam tutaj sugeruje, mamy taki ażurowy panel przedni, który po prostu jest wykonany z twardej siateczki Mesh. Na dole obudowy nie zabrakło skromnego logo Bitfenixa. Obudowa ma na dole też taką przestrzeń, żeby tutaj zaciągać powietrze. Sama konstrukcja jest dość mocno podwyższona. Są to jakieś 3 cm z haczykiem tego uniesienia, więc tutaj też dołem jest możliwość wtłaczania dodatkowej ilości powietrza. Od spodu znajduje się wyjmowany filtr na zasilacz, który jest magnetyczny. Nie trzeba się męczyć z jego wsuwaniem, wysuwaniem, jak to w niektórych konstrukcjach bywa. Bok obudowy stanowi panel z grubego, hartowanego szkła, który wygląda po prostu świetnie. No, mamy takie dość specyficzne, pośliznione kształty tego front panelu, co oczywiście ma nadawać obudowie charakteru. I na górze mamy panel sterowania, gniazda mini jack do słuchawek i mikrofonu, diody, przycisk reset, a także włącznik, wyłącznik. No i niestety tutaj w zestawie nie ma żadnego kontrolera do RGB. Ten kontroler jest osobno od zestawu LED-owego, czyli od takich pasków LED-owych Bitfenix Alchemy 3.0 do kupienia osobno. No i można by to uznać za jakiś minus, że producent nie daje nam tutaj kontrolera do LED-ów, ale jest to uzasadnione tym, że gdyby był w zestawie, to oczywiście obudowa zapewne byłaby po prostu droższa. I myślę, że tutaj producent nastawi się troszeczkę właśnie na tuning, że dokupimy sobie jakieś 2 wentylatory na górę, przy okazji jakieś paski LED-owe i powstanie nam taki zestaw, który wtedy połączony pod ten kontroler od tych pasków, wszystko łączymy po prostu razem, i wentylatory, i paski łączymy takim samym rodzajem wtyków. To jest bardzo proste, bardzo intuicyjne i wtedy mamy dostęp do wielu przepięknych efektów. Albo możemy mieć stałe światło, czyli klasyka. Możemy przeróżne kolory sobie zmieniać, a potem zaczynają nam się przeróżne efekty RGB. Bardziej lub mniej szalone, spokojniejsze, szybsze. Co kto lubi, jest tego naprawdę dużo. I te wentylatory 4 załączone w zestawie są oczywiście zdolne do wyświetlania tych efektów, tylko że nie dostajemy tego kontrolera. No jest to jakiś minusik może, ale myślę, że nie wada, ponieważ też wpływa to na cenę obudowy. I jak widzicie, na topie możemy zamontować sobie dodatkowe wentylatory. Pomyślane jest to dobrze, że one są bardziej z tej strony, a nie włażą tutaj na płytę główną i na podzespoły, chociażby na moduły pamięci. No i mamy tylko i wyłącznie 2 porty USB 3.0, nie mamy dodatkowych 2.0. No, troszkę mało dla niektórych może być, ale tak już w wielu obudowach się po prostu robi. Wnętrze obudowy jest bardzo przestronne. Widzicie we wnętrzu, że mamy gumowane przepusty, no i sporo różnych otworów na poprzetykanie okablowania, także na samej górze. Natomiast żeby podpiąć wtyk 8-pinowy, no lepiej najpierw sobie płytę odsunąć, podpiąć i dopiero dosunąć, no bo po prostu jest tam troszeczkę mało przestrzeni. Jeśli chodzi o długość kart graficznych, no to bez problemu wyjdą Wam karty do 340 mm długości. Wysokość chłodzenia to do 160 mm. Jak widzicie, tutaj jeszcze spory zapas jest do tej szyby, a mam wysokie chłodzenie. No i widzicie też takie dwustronne jakby miejsca montażu na dyski 2,5 cala, czyli SSD-ki chociażby. Można mieć je z tej strony we wnętrzu obudowy, a można mieć je od drugiej strony, gdzie tam jeszcze jest jedno dodatkowe miejsce. Oczywiście jest tak zwana piwnica, czyli osłona na zasilacz. Dość taka skromna ta piwnica, bo nie ma jakiegoś wielkiego logo Bitfenixa. Tutaj nie ma po prostu nic, więc obudowa bardzo skromna. Jeśli chodzi o takie pozycjonowanie marki, marketing typowy, mały znaczek z przodu, a obudowa po prostu nastawiona na to, żeby była ładna i funkcjonalna. Oczywiście
co nam po ładnej obudowie, jak będzie niefunkcjonalna. Jeśli chodzi o chłodnice chłodzenia wodnego, z przodu 280, 240, nawet te duże wejdą bez problemu, a na górze 240. Oczywiście jest ograniczenie do grubości, ale jakby ktoś tutaj chciał konkretną chłodnicę zamontować, najlepiej sobie sprawdzić na stronie producenta, tam macie wszystko dokładnie podane. Z tyłu obudowa wygląda dość standardowo, mamy wentylator, back panel od płyty głównej, standardowe 7 śledzi rozszerzeń, odsuwana na bok klapka, i na dole oczywiście zasilacz. No niestety tutaj do recenzji nie dostałem białego, więc jest czarny. Przeciwległy panel. Powiem Wam, że za pierwszym razem ciężko go było zdjąć. No troszeczkę się namęczyłem. Z tym, że to prawdopodobnie nie jest wina modelu, tylko po prostu w moim egzemplarzu ta jedna nóżka jest troszkę zgięta. Będę musiał ją spróbować po prostu dogiąć jakoś delikatnie kombinerkami, żeby jej nie wyłamać przy okazji. No i ten panel jest dość sztywny, całkiem ok, natomiast jest on gładki. Nie ma takiego przetłoczenia. Pomimo tego miejsca we wnętrzu jest całkiem sporo. Ja powiem Wam, że miałem tutaj niezły bajzel, ponieważ zasilacz jest niemodularny, czyli wszystkie kable dla mnie zbędne musiałem tutaj też wpakować, upchnąć. Tak więc, żeby powiększyć sobie przestrzeń ładunkową, wyjąłem dwa zestawy takich tych sanek na dyski 3,5 cala, no, które są ok, plastikowe, ale takie podstawowe, natomiast nie łamią się w rękach, więc można tego użyć oczywiście, jak potrzebujecie jakieś napędy 3,5 cala mieć, koniecznie w komputerze, a jak nie, można to wykorzystać na porządkowanie okablowania. I tu właśnie widzimy też te miejsca na dyski 2,5 cala. Jedno, drugie, i tutaj ewentualnie możecie mieć trzecie. Mamy duże wycięcie na backplate, mamy sporo miejsc takich uchwytek do przymocowania okablowania, żeby je sobie tutaj poprowadzić. I powiem Wam, że gdybym miał tu zasilacz modularny, wyrzucił niepotrzebne kable, zostawił dosłownie 2-3, no 3 by mi były potrzebne, więc byłoby tu sporo luźniej. I do tego nie podłączył tylu tych LEDów i wentylatorów. Te wszystkie kabelki malutkie są właśnie od tych 6 łącznie wentylatorów. Ale jak chcecie, można to zrobić oczywiście tak, żeby to jeszcze trochę ładniej wyglądało, że wszystkie na maksa rozprostować, tak to idzie tutaj w wiązce i sobie po prostu tam w głąb je umieścić. To jest właśnie też element od tego zestawu z paskiem LEDowym. To jest ten główny kontroler, do którego to podłączamy i od tego wychodzi ten pstryczek, który można sobie umieścić gdziekolwiek, bo jest on magnetyczny, więc możemy go sobie zrobić, gdzie nam pasuje. Jak to sobie pykamy, to zmieniamy efekty. To jest bardzo fajnie rozwiązane. Tak więc generalnie, pomimo że tutaj bardzo dużo kabli musiałem upchnąć, no to panel boczny się zamyka mimo wszystko bez problemu. Jeśli chodzi o przestrzeń, to zobaczcie. Tutaj mamy ponad 20 mm. Tutaj też jakieś 23 mm. Przy zasilaczu też sporo miejsca. Można by tutaj dołem też jakiś kabelek sobie ukryć grubszy, jeśli macie. No i też mamy jeszcze troszeczkę miejsca tutaj ewentualnie przed tymi wentylatorami. Oczywiście trzeba uważać, żeby się kable nie wkręcały w wentylator, więc spiąć je porządnie i można sobie tutaj też przymocować. Tak więc mała obudowa, a pojemna i organizacja kabli tutaj nie będzie żadnym większym wyzwaniem. No i dostałem jeszcze do testów coś jeszcze, co Wam pokażę w osobnym filmie, pewnie na której z moich obudów. Mamy do kupienia taki fajny zestaw od razu z grzebieniami, żeby te kable tutaj ładnie nam szły. To są po prostu przedłużacze. Przedłużacz do 24-pinówki, do 8-pinówki i do zasilania grafiki. To jest po to, że jak na przykład tuningujecie kompa, chcecie sobie zrobić niebieskie wentylatory, niebieskie diody, to możecie sobie na przykład niebieskie kable dokupić. Albo czerwone, białe, różne tam są, nawet są dwukolorowe, chyba czarno-niebieskie były. No i efekt końcowy będzie wyglądał mniej więcej tak, jak tutaj mam w tej obudowie mojej Thermaltake'a, że te kabelki wychodzą już takie niebieskie, nie takie standardowe jak od zasilacza. Taki grzebień daje nam głównie to, że te kable właśnie możemy sobie tak ładnie rozprostować, uporządkować i to estetycznie wtedy wygląda, niż jak one sobie idą po prostu tak jakoś wkręcone, zbite, no wygląda to na pewno wtedy ładniej. Więc coś takiego też możecie sobie dokupić, jakbyście chcieli jeszcze sobie na niebiesko na przykład, czy na inny kolor stuningować kable od zasilacza, no to też wrzucam Wam to w link w opis filmu. No i tak to sobie gadu gadu, chciałem już przejść do testu głośności obudowy, a zapomniałem o jednym szczególe, ale dość istotnym, ponieważ odłożyłem sobie na bok filtr magnetyczny tej obudowy, bo sobie przekładałem tutaj to urządzonko, oczywiście trzeba to troszkę wtedy odsunąć lub sobie gdzieś po prostu indziej to umieścić. Mamy bardzo fajny filterek magnetyczny, czyli bardzo łatwo go ściągać do czyszczenia,
a jak jest potrzebny, to na miejscu trzyma się bardzo dobrze. Oczywiście zapobiega brudzeniu się wnętrza obudowy i też wentylatorów. Jak się zabrudzi, wystarczy zdjąć, przemyć pod bieżącą wodą, ewentualnie troszeczkę przemyć jakąś gąbką z płynem do naczyń i mamy filterek jak nowy. Tak więc teraz to już jest kompletna obudowa Bitfenix Nova Mesh TG. No i jeszcze standardowe ujęcie, spójrzcie sobie, jak te wentylatory, te diody, to wszystko wygląda w ciemnościach. Myślę, że bardzo ładnie, dość jasno nam się robi na stanowisku gracza. Jeśli połączymy to wszystko pod jeden sterownik z diodami, z tymi paskami RGB, no to oczywiście wszystkie te efekty się łączą, więc bardzo fajnie możemy tutaj sobie zrobić taki zestaw. Mamy też taką bardziej tradycyjną i dość wolną falę RGB, która mi osobiście się bardzo podoba. No i wracamy do pojedynczych kolorów. Więc efektów jest kilka, ale są dość zróżnicowane i są po prostu ładne. Jeden z fajniejszych efektów to też takich spokojniejszych, mniej kolorowych. To jest taka przemiana po kolei tych kolorów po sobie. Bardzo ładnie to wygląda. Jak widzicie, jakby ten pasek diodowy to początkuje, a wentylatory przejmują. No więc naprawdę ciekawe efekty można tutaj stworzyć. No i ostateczny rzut oka do środka obudowy, zanim zrobimy test głośności, a raczej cichości tej obudowy, ponieważ powiem Wam, że przy tylu wentylatorach w tej chwili mamy 6 wentylatorów plus 2 na chłodzeniu plus wentylator od zasilacza i jest po prostu szept. Tej obudowy nie słyszę w ogóle. Pomiędzy włączonym a wyłączonym komputerem różnica tak na ucho, pomimo że słuch mam czuły, no to jest naprawdę minimalna. Oczywiście na górze może być chłodnica, na przodzie może być chłodnica, a te paski możemy łączyć w dłuższe. Tu jest akurat 60-centymetrowy, tam zawinięty do tyłu. Mamy też 30 przedłużenia, więc można się tym pobawić. No jeśli chodzi o front panel, oczywiście jest on ściągany. W tym przypadku nie mamy żadnych kabelków, ponieważ ten front panel nie posiada żadnych LED-owych elementów, jak chociażby w ostatnio recenzowanej jakiś czas temu obudowie Bitfenixa. Natomiast zdjęcie panelu jest oczywiście po to przydatne, że łatwiej nam tutaj mocować podzespoły. Takie jak właśnie wentylatory, jeśli byśmy chcieli sobie od wewnątrz chłodnicę zamontować, no to będzie to łatwiejsze. No dobrze, no i tutaj bez ściemy pokażę Wam co i jak z tą obudową. Na razie jeszcze chodzi tutaj z tyłu mój komputer, wyłączam go w tej chwili. Dobra, komputer uśpiony. Teraz obudowa Bitfenixa. I zobaczymy, jaka jest ta cisza tutaj w studiu, jak przestanę w końcu gadać. 33,6 dB to jest poziom ciszy po wyłączane komputery i urządzenia w studio. A teraz odpalamy tą obudowę. Jedziemy. Decybele. Powiem Wam, że głośniej przed chwilą mi po prostu w brzuchu zaburczało, niż ta obudowa wydaje z siebie dźwięk przy tylu wentylatorach. Po prostu one są mega ciche, a jednocześnie czuć, że ta cyrkulacja powietrza tam się odbywa. Oczywiście, żeby zachować ciszę, to te wentylatory mają odpowiednio niską prędkość obrotową. Jak podłączycie sobie to pod jakiś kontroler obrotów, to wtedy macie możliwość ustalania tej prędkości. Natomiast takiego kontrolera też w zestawie niestety nie ma, ale zawsze można sobie to skompletować. No dobrze, czas na podsumowanie. Kolejna obudowa Bitfenixa, która jest jednocześnie niewielka, jeśli chodzi o gabaryt samej obudowy, natomiast jest pojemna. Zmieścimy w niej tak duże płyty główne, jak i wysokie chłodzenia procesora. Zmieścimy bez problemu najdłuższe karty graficzne, mnóstwo wentylatorów, LEDów, dodatków, a do tego od drugiej strony mamy też sporo miejsca na porządkowanie okablowania, co jest oczywiście plusem. Generalnie obudowa większych wad według mnie nie ma. No może poza tym, że jak ktoś lubi mieć więcej portów na front panelu, ja akurat lubię w moich obu obudowach Thermaltake'a, mam po 4 porty i często wszystkie są zajęte, jak coś testuję. Tu mamy tylko 2 razy USB 3.0, nie mamy w ogóle portów 2.0. I oczywiście dla niektórych może być wadą brak portu 5,25 cala, ale wtedy nie weszłyby wentylatory. No i sporo obudów już nie ma po prostu
zatok 5,25 cala, bo się już od tego w wielu miejscach odchodzi. Jeśli ktoś chce mieć ładną obudowę, a jednocześnie potrzebuje napęd, no to oczywiście są napędy DVD na USB, chociażby przenośne. W każdej chwili można podłączyć, użyć, a jak nie jest potrzebny, to schować. To tyle, jeśli chodzi o temat zatok 5,25 cala. Ja nie widzę, żeby to był jakiś problem. Oczywiście to jest kwestia gustu. Tak więc obudowa jest ładna, przemyślana i do tego zapewnia bardzo dobre krążenie powietrza dzięki panelowi typu mesh, czyli takiemu z siateczki twardej, która wtłacza spore ilości powietrza dzięki tym trzem wentylatorom z przodu, a wentylator z tyłu, który też jest w zestawie, robią po prostu robotę. Jak chcemy sobie dołożyć, zwiększyć siłę tej wentylacji, możemy sobie dołożyć jeszcze dwa wentylatory na górę. Tak więc obudowa zdecydowanie ciekawa, daje radę i można tutaj dużo sobie jeszcze stuningować. Moim zdaniem naprawdę fajna. No i na dzisiaj będziemy zbliżać się do końca recenzji. Jeśli ten film Wam się przydał, spodobał, zasubskrybujcie mój kanał. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ dzięki temu kanał się rozwija. Możecie też oczywiście zostawić łapkę w górę, nie zaszkodzi. No i widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!